Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj omówię taryfę G12W w fotowoltaice na podstawie faktury z PGE od jednego z moich widzów, która wygląda w ten sposób. G12W, tu mamy wypisane poszczególne miesiące, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Jeżeli chodzi ile energii w taryfie pierwszej, czyli dziennej, i w taryfie drugiej, czyli nocnej, było przez tą osobę zużyte. Te dane wypisałem tutaj w tabelce. 465 kWh zostało pobrane w taryfie dziennej, tej droższej. 570 kWh zostało pobrane w taryfie nocnej, tej tańszej, ale kwiecień, maj, czerwiec, dużo mniejsze zużycie energii dzięki fotowoltaice. I ile fotowoltaiki zostało produkowane z tej faktury, oczywiście nie wiemy, ale wiemy, ile energii zostało przekazane, nadwyżki energii zostało przekazane do sieci energetycznej. I tak, w styczniu 47 kW w taryfie dziennej, 104 nocnej, 162 dziennej, 208 nocnej. I jak widzimy, czym dłuższy dzień, czym większa produkcja energii, tym w taryfie dziennej produkcja jest większa, a w taryfie nocnej mniejsza. Co widać po wprowadzeniu tych danych tabelki, 2519 kWh wprowadzono w taryfie droższej dziennej, a 2139 kWh w taryfie tej tańszej nocnej. Taryfa G12W, czyli weekendy od rana do nocy, produkcja i zużycie jest liczone w taryfie nocnej, stąd też dość spora produkcja, mimo że to jest niby noc, niby ciemno. Najważniejsza dla Was wszystkich jest ta tabelka. Ona pokazuje nam rozliczenie magazynu energii i czy mamy nadwyżkę energii na kolejne miesiące, czy musimy energię zapłacić w tej fakturze. W tamtym roku, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień, widzimy, że mieliśmy więcej energii, jeżeli chodzi o taryfę pierwszą. Ta osoba miała nadwyżkę energii i ona została przekazana do magazynu energii. Jeżeli chodzi o taryfę nocną, nie było w ogóle energii w magazynie, wszystko zostało zużyte. Tutaj to rozpisałem w ten sposób, by rozliczyć 465 kWh energii, czyli to, co zostało pobrane tutaj, trzeba wprowadzić do sieci 580 kWh, bo 580 kWh minus 20% za przechowywanie energii daje nam dokładnie 465 kWh. Czyli tutaj ZAK PGE rozliczyło nam dokładnie 580 kWh, na tyle energii było wprowadzonej do sieci. Całą wprowadzono energię z czerwca, lipca, sierpnia, września, października, listopada, grudnia została jakby pobrana w całości. Nie zostało nic tej energii w magazynie, a ze stycznia pobrano 35 kWh. Z 47, tu mamy tą informację, albo jak ktoś woli, to mamy ją tutaj, z 47 kWh pobrano nam 35, czyli zostało 12 jeszcze w magazynie do wykorzystania przy kolejnej fakturze. Mamy 12 miesięcy na wykorzystanie tej energii. Z lutego, marca i tak dalej nie pobrano już więcej energii, ponieważ to w sumie dało nam 580 kW energii. Jeżeli chodzi o taryfę nocną, to zabrano całość ze stycznia, całość z lutego i pewną część, 401 kWh z marca, 429, czyli zostało 28 kWh w taryfie drugiej nocnej jeszcze do wykorzystania. No i potem kwiecień, maj, czerwiec nie pobrano już więcej energii. W sumie z tych trzech miesięcy uzbierało się 713 kWh, ponieważ 713 minus 20% daje nam 570. To jest napisane, a 570, proszę bardzo, zostało przez tych Państwa pobranych energii w pierwszym półroczu 2022 w nocnej taryfie. Pozostało 2484 kWh energii do wykorzystania w taryfie tej drogiej i 1426 kWh energii do wykorzystania w taryfie nocnej, tej tańszej. Faktura, no wszędzie zera,
tylko opłaty stałe miesięczne. Zera, zera. Tutaj mamy te opłaty OZE i kogeneracyjne, o których mówiłem w wcześniejszych odcinkach, że one się pojawiają teraz mimo wszystko. W sumie do zapłacenia 130 zł za pierwsze półrocze 2022. Tyle jeżeli chodzi o samą strukturę faktury, a ja teraz zacznę troszkę Wam więcej opowiadać na podstawie pewnych wniosków. Tutaj to rozpisuję. Myślę, że każdy z Was może sobie zrobić stopklatkę i przeczytać moją rozpiskę. Taką rozpiskę wysłałem mailem do tej osoby, od której otrzymałem tą fakturę. Energia w taryfie G12W dzienna kosztuje 81 groszy za kilowatogodzinę. Tutaj jest liczony VAT 5%, nocna 43, a gdybyśmy mieli taryfę G11 całodobową, to byłoby 68 groszy za kilowatogodzinę. To są dane na podstawie rzeczywistych faktur. Te dane wypisałem z tej faktury, a te dane są wypisane z faktury mojej, też z PGE. Gdyby ci Państwo nie mieli fotowoltaiki, mieliby takie zużycie energii w taryfie dziennej 465 kWh, to za tą energię zapłaciliby przy taryfie G12W 375 zł. 570 zużyliby w taryfie nocnej, zapłacili za to 243 zł, w sumie zapłaciliby 618 zł. Gdyby całą tą energię, czyli 1035 kWh zużyli w taryfie G11, zapłacili za to 703 zł, czyli więcej by zapłacili niż dzięki temu, że mają taryfę G12W. W każdym przypadku, kiedy zużywamy więcej energii niż produkujemy z fotowoltaiki, opłaca się mieć taryfę G12, ponieważ ten drogi prąd, który jest droższy, widzimy, kosztuje 81 groszy, my zawsze mamy ze słońca, ponieważ w ciągu dnia, gdzie taryfa pierwsza jest droższa, zawsze produkuje coś tam fotowoltaika. Mamy mniejsze zużycie własnej energii, ponieważ pobieramy ją z fotowoltaiki, a poza tym też część energii odkładamy i możemy potem tą droższą energię odebrać. W taryfie nocnej mamy tańszą energię. Oczywiście też przez weekendy i inne momenty trochę odłożymy, ale zawsze mniej niż w taryfie dziennej. I wygląda to w ten sposób, że na przykład jeżeli mamy zużycie na poziomie 5000 kWh, to najczęściej jest tak, że do zapłaty mamy 0 kWh w taryfie dziennej, a cała ta wartość 5000 w taryfie nocnej. Ponieważ nadwyżka z taryfy dziennej przechodzi nam częściowo na nocną i to się zeruje, a pomniejsza tą nocną. I wtedy tu płacimy 81 groszy razy 0, czyli 0, 43 groszy razy 5000, to jest na przykład 2200 zł. A gdybyśmy mieli tylko jedną taryfę, to tą wartość musielibyśmy zapłacić w cenie 68 groszy, czyli dużo więcej niż w taryfie nocnej. Dlatego zawsze, jeżeli mamy większe zużycie energii niż produkcja, takim fajnym przykładem jest Waldek. On nam pokaże swoją fakturę, gdzie to nastąpiło dokładnie, że ma opłatę tylko w taryfie nocnej, w dziennej ma zero do zapłacenia. To nam się bardzo opłaca mieć tą taryfę G12. Ale jeżeli, tak jak na tym przykładzie, nasza produkcja jest większa i nie płacimy w ogóle za energię elektryczną, za kilowatogodziny, bo mamy nadwyżkę energii, to tutaj nie ma sensu tego rozbijać na taryfę dzienną i nocną i mieć trochę wyższe opłaty stałe, bo czy mamy 0 razy 68 groszy, czy 0 razy 81 i 0 razy 43, to zawsze jest 0. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, jeżeli chodzi o Wasze faktury, macie jakieś ciekawe faktury, ciekawe przykłady, to zapraszam do przesyłania mi mailem na bmo@bmo.pl. Bardzo dziękuję za bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o subskrypcję mojego kanału. Naprawdę dziękuję Wam, że tak masowo zaczęliście subskrybować kanał. I zapraszam na kolejne odcinki oparte na mojej zabawie Excelem. Miłego dnia, do usłyszenia.